Ale wszystko stało się według mądrości tego, który wie wszystko. Upadek Adama nastąpił, aby ludzie mogli przyjść na świat i ludzie przychodzą na świat, aby mogli osiągnąć szczęście. Jak żyć, panie premierze? Jak żyć? Zapytał mnie ktoś, kogo pytałam w liście o to samo. Pierwsze to takie porzekadło, a drugie to cytat polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej. Powiem tak. Szczęście na pewno to nie znaczy być radosnym. Szczęście to na pewno nie znaczy ciągle się uśmiechać. Szczęście to na pewno nie opowiadać dowcipki, prawda, żartować. Szczęście to na pewno nie cierpieć cały czas w oczekiwaniu na szczęście, nie. Szczęście jest poza. Poza. I tak jak sobie na przykład pomyślimy o niemormonizmie, tak bliskim memu sercu, przecież z Księgi Mormona czytałem przed chwilą, tylko o buddyzmie, to dużo, dużo tutaj prawdy. No nie. Pisma Święte czczą mądrość. I to obcowanie z nią jest źródłem szczęścia. W tym roku kończę tylko 40 lat. Nie wiem, ile jeszcze przede mną. Może troszeczkę czasu, może tyle samo. Nie daj Boże więcej. Tak, 100 lat, 100 lat nie żyje nam. Kto by chciał żyć 100 lat? Taka prawda, no. Ale na pewno każdy chciałby być szczęśliwy. A szczęście idzie z mądrości. A mądrość zyskujemy, misie, pysie, odsuwając się. Na boczek troszeczkę. Tak. Dalej, w Księdze Mormona czytamy, że obiecane jest człowiekowi bycie szczęśliwym i niepodleganie działaniu. O! I tutaj powiedziałbym, jest konkluzja, tak? No, nie da się nie podlegać działaniu, tak? Ale można popatrzeć, poczuć, poobserwować to wszystko, co się dzieje dookoła nas z dystansu. Do tego zachęcał Buddha Shakyamuni, twórca buddyzmu. Do tego zachęca Księga Mormona. I wielu, wielu mędrców świata do tego zachęcało. A już na pewno takim ekspresowym pociągiem do szczęścia i do mądrości jest trudno nam kupić bilet na ten pociąg, a on jest bardzo tani. To jest popatrzenie z dystansu na samego siebie i tak zdystansowanie się do własnych lgnięć, ulegania, tak, złości, złapanie dystansu do własnej złości, do własnych rozkoszy, do własnych pożądań, pożądliwości, pragnień. Nie chcemy zrezygnować z siebie samych, bo mamy wrażenie, takie dziecinne, że ktoś nam nas samych zabierze.
Tylko, że wiecie co? Jeżeli w tu i teraz dopatrujemy w tym, co nam dolega, tak? W tym, od czego jesteśmy zależni, w naszych problemach i ich rozwiązywaniu, doszukujemy się mądrości i szczęścia, to w efekcie już daliśmy się zniewolić i już ulegliśmy innym. I wszystko daliśmy sobie zabrać. Wszystko. Dziś powiem tak na koniec. A propos tego szczęścia i a propos sensu życia. Jeżeli żyjecie tylko i wyłącznie dla jakichś celów, jeżeli żyjecie tylko i wyłącznie, żeby sobie lub komuś coś udowodnić, to już przegraliście. A jeżeli tak sobie żyjecie, powiem kościółkowym żargonem, w tabernakulach waszych ciał i z tej perspektywy obserwujecie, co się dzieje dookoła i obserwujecie na spokojnie, co dzieje się w was, i staracie się złapać dystans nawet do własnych uczuć i najwspanialszych przekonań, choćby nie wiem, jak waszej opinii szczytnych lub poważnych. Jeżeli do tego wszystkiego łapiecie dystans, wygraliście. A na pewno wygrywacie. I nic złego wam nie grozi w najtrudniejszych nawet chwilach. Recepta po dzisiejszym spotkaniu z Księgą Mormona. Dziękujcie za wszystko, co was spotyka. Nawet za tak zarówno za rozkosze, jak i przykrości. I każdą rzecz, którą znajdujecie w danej chwili w życiu. Za wszystko dziękujcie. Za wszystko. Zobaczycie, jak zrobi się jaśniej i radośniej. Siema. Na razie. Cześć. Z Panem Bogiem.